Witaj, tutaj Aga, Aga Yoga. Zapraszam Ciebie na film, w którym opowiem o rytuałach przygotowujących do wiosny, do równonocy ekwinoksu. Właśnie, już jutro, 20 marca, będziemy obchodzić ekwinoks, czyli równonoc. Jest to kalendarzowe rozpoczęcie wiosny. Jest to też taki moment, jak sama nazwa wskazuje, kiedy dzień jest równy nocy. Czyli od tego momentu mamy coraz więcej światła. Każdy następny dzień będzie dłuższy, więc to jest naprawdę bardzo optymistyczne. Jest to moment, kiedy my budzimy się, przyroda się budzi, zwierzęta inaczej reagują, my też mamy więcej energii. Mieszkając tutaj w Danii bardzo to zauważam, dlatego że zimą jest takie troszeczkę zamknięcie, wszyscy wchodzą w siebie, a teraz troszeczkę słońca i nagle ludzie wychodzą na zewnątrz, zaczynają ze sobą rozmawiać. Może też to zauważyć wśród swoich, nie wiem, sąsiadów czy znajomych, ale w każdym razie coś się naprawdę energetycznego dzieje. I właśnie jest to taki moment nazywany w jodze nowym rokiem energetycznym, czyli budzi się prana, energia w nas, dlatego warto ten dzień jakoś fajnie, czy nie tylko dzień, ten czas celebrować. I właśnie, jakie są różne rytuały? Tutaj oczywiście mówię Wam o takich jogicznych, które ja stosuję sama. Przede wszystkim przygotowuję się już do równonocy kilka dni wcześniej i rozpoczynam wiosnę oczyszczaniem mojego organizmu. Już od lat stosuję dietę zieloną, taką bardzo charakterystyczną dietę jogi kundalini, kiedy to jemy tylko zielone rzeczy, warzywa oczywiście i owoce, oprócz tego soczewice i fasolkę mung. Tutaj gdzieś Wam zalinkuję film, gdzie opowiadam więcej o tej zielonej diecie. Od roku też zaczęłam pić soki, różne posty sokowe i też jem więcej na surowo, więc tak naprawdę teraz przygotowując się zrobiłam sobie post sokowy, dzisiaj jest piąty dzień, bo dzisiaj jest wigilia, można powiedzieć, równonocy, kiedy piłam tylko soki. Natomiast mam zamiar to kontynuować, niekoniecznie tylko na sokach, ale właśnie oczyszczanie mojego ciała. Równonoc. Jest to też idealny moment, żeby rozpocząć kryję, czyli praktykę Twoją nową lub medytację. Ja już od kilku sezonów przygotowuję dla Was na takie właśnie specjalne momenty medytacji i teraz też jest medytacja wiosenna. I uwaga, właśnie na wiosnę warto zrobić medytację taką, która budzi w nas energię, w której jakby zasiewamy nową intencję. Dlatego też ta medytacja, którą dla Was przygotowałam w tym roku, czy wybrałam medytację, bo to już oczywiście jest medytacja od dawien dawna znana, jest to medytacja, w której bardzo pracujemy z prosperity, z obfitością. I to jest ten moment, bo kiedy jest obfitość i prosperity, można by powiedzieć latem, tak? Kiedy zbieramy owoce, kiedy wszystko kwitnie pięknie, ale teraz musimy zasiać te nasze ziarenka. I właśnie nasze ziarenka, czy na balkonie, czy w ogrodzie zasiewamy różne roślinki, tak samo nasze intencje. Teraz jest ten czas, żeby je zasiać. Więc możesz to zrobić dzisiaj, jutro właśnie w równonoc, swoje takie intencje. I teraz bardzo ważne jest, kiedy zasiewasz te intencje, kiedy wyznaczasz sobie intencje, musimy o nie zadbać. Czyli podlewamy, staramy się, aby były na słońcu, tak, te nasze roślinki. Czyli jeżeli chodzi o takie duchowe nastawienie, to jest nasza codzienna praktyka. Stąd też medytacja 40 dni, kiedy praktykujesz codziennie, czy Twoja nowa kryja praktyka, naprawdę, naprawdę da skutki. Nie musisz non-stop sobie przypominać, bo też to na tym to polega, żeby troszeczkę puścić, żeby to poszło, ale dbasz o to, żeby to wzrastało. Co jeszcze fajnego sobie można zrobić w czasie tej wiosny? Sprzątanie. Sprzątasz swoje mieszkanie. Wiele z Was myje okna, podłogi i tak dalej. Coś w tym jest, że chcemy po tej zimie oczyścić wszystko, naszą taką energię. I oczywiście znowuż tutaj patrząc na nasze takie podejście duchowe, chcemy też posprzątać nasz umysł, nasze jakieś blokady. Więc tutaj znowu, że wracając do medytacji, fajnie byłoby teraz rozpocząć medytację właśnie taką, która usunie różne chmury, blokady. I tutaj wiosenna medytacja znowu, że właśnie usuwa te wszystkie nasze jakieś takie blokady, oczyszcza nam w ogóle aurę, czyli robimy wielkie oczyszczanie naszej przestrzeni, naszej aury. Co jeszcze jest ważne? Budzi się świat, budzi się przyroda, coraz więcej światła, więc kochani, wychodzimy na zewnątrz. Spacery, bądź w naturze, przebywaj na słońcu. Teraz jest naprawdę niesamowita okazja, żeby troszeczkę pobierać tej witaminy D.
Ja teraz na szczęście mam mojego nowego lokatora, współlokatora, czyli naszego Carlo pieska, więc mam możliwość wychodzić z nim na spacery i naprawdę jestem za to bardzo wdzięczna. Poza tym tutaj w domu, w ogrodzie mogę sobie być rano i nie wiem, sprawdzać wasze maile nawet, czy sobie, nie wiem, przygotowywać się do jakiejś praktyki właśnie na słońcu. Więc jeżeli masz taką możliwość, to korzystaj z tego. Naprawdę cieszmy się każdym momentem, każdym promykiem słońca i naprawdę pobieramy tę energię. Teraz wychodząc z zimy, z tej energii yin, która nam była potrzebna, troszeczkę budzimy się, przygotowujemy się do tej energii yang, która będzie latem. Więc teraz mam takie naprawdę bardzo mocne przejście z yin do yang. Także mam nadzieję, że zainspirowałam Ciebie troszeczkę, żeby rozpocząć ten sezon wiosenny inaczej. Właśnie może wspólną medytacją lub taką praktyką, jaką Ty sobie wybierzesz, ale zrób coś. Zrób coś tak, żeby naprawdę zasiać swoje nowe intencje. Może to być pisanie w pamiętniku, może zaczniesz jakiś nowy swój rytuał, dbanie o siebie, pokochanie siebie. Niech coś będzie fajnego, co zasiejesz nowego w swoim życiu. Napisz mi w komentarzu, jakie są Twoje intencje, co chcesz w tym nowym roku energetycznym zasiać, bo takie czasami podzielenie się też swoimi intencjami jeszcze bardziej daje owoce, więc dajcie koniecznie znać. Jeżeli spodobał Ci się ten film, zostaw lajka, zasubskrybuj mój kanał i mam nadzieję do zobaczenia na medytacji wiosennej. Sat Nam.